Raz. Oj, głośno. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z Panem Zbigniewem Stonogą. I oto dotarł tutaj już do nas. Panie Zbyszku, zapraszamy. Szanowni Państwo, Pan Zbigniew Stonoga, przywitajmy go brawami. Dzień dobry Państwu. Zaraz rozpoczniemy nasze spotkanie, ale zanim je rozpoczniemy, to idąc, możemy to światło troszkę, to idąc takim moim nurtem, nic o mnie bez mnie. W internecie pojawiły się czas jakiś temu informacje, jakoby Zbigniew Stonoga nie oddał 1 000 000 złotych panu Podolskiemu. To fakt. Kupiłem krakowski wiamot, przedstawiono mi audyt i bilans tej spółki, kupiłem 53% akcjonariatu, ale okazało się, że pan Podolski przedstawił w tych dokumentach fałszywą umowę przedwstępną kupna-sprzedaży jednej z nieruchomości przed 29 listopada w Krakowie. No pomogli mu w tym tacy znani ludzie, nazywają się Kuchta. To właściciele w Krynicy Morskiej takiego znanego kurortu. No i pan Wacław Podolski, jak pewnie wszyscy tu wiecie, a jeśli nie wiecie, to właśnie się dowiecie, stary stalinowski prokurator, właściciel Fiata tutaj w Krakowie, oszukał pana Stonogę. Więc panie Podolski, są jakieś media, niech pan przestanie opowiadać głupoty i odda mi 2,5 miliona, bo tyle za pana spłaciłem długów. To tyle w tej sprawie, proszę Państwa, bo pojawiały się różne dziwne informacje. To, że jestem pedofilem dyżurnym, to, że pijany na rowerze jeżdżę, jak pisze Rzeczpospolita, to, że ukradłem sobie Lexusa za 50 tysięcy, to wszystko nic. Jeszcze Podolskiego w Krakowie ukradłem. To tyle. Proszę Państwa, Stonoga Partia Polska. O co chodzi? Chodzi o to, żeby rozpocząć w Polsce proces, bez którego Polska nie jest w stanie ruszyć do przodu. Rozpocząć bowiem w Polsce należy proces dekomunizacji. Dekomunizacji i jeszcze raz dekomunizacji. Ktoś z Was powie, stary, przecież 26 lat o tym mówimy, ci ludzie już dziś nie żyją, nic nie znaczą, nie mają wpływu na nasze życie, na gospodarkę w Polsce, nic podobnego. Ci ludzie mają się dobrze, zasiadają sobie w większości ważnych spółek Skarbu Państwa. W Krakowie są ulokowani w wodociągach, w Krakowie są ulokowani w energetyce. W Krakowie mają się dobrze na wielu uczelniach i tą kiłą komunizmu zarażają nadal. Dekomunizacja w Polsce to jest rzecz, będę to powtarzał wielokrotnie, bez której nie zrobimy ani pół kroka naprzód. Dlatego uważam, że w ramach tego mojego przedsięwzięcia politycznego należy wypracować taki dokument, który ostoi się przed Trybunałem Konstytucyjnym, który zakaże zajmowania ważnych stanowisk państwowych dla osób, które takie stanowiska pełniły przed rokiem 90. Proszę Państwa, drugi punkt naszego założenia programowego to wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników i funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy. To nie może być tak, że albo mamy jakieś sprawy karne, cywilne, albo nasze firmy są kontrolowane, ktoś wydaje określone decyzje w czasie tych postępowań kontrolnych, czy w czasie spraw karnych. Trafiamy na wiele lat do aresztów, albo na wiele lat blokuje się nasze majątki, by później po latach powiedzieć, no sorry, stary, pomyłka, nic się nie stało, idź i żyj dalej. Tylko, że żyć się dalej już nie da, dlatego, że zazwyczaj tacy ludzie nie mają już na chleb, ich majątki są rozgrabione przez różnego typu instytucje i zostają zgliszcza naszego życia, albo zgliszcza majątkowe, albo zgliszcza osobowe. A czasami
a najczęściej tak jest, są to zgliszcza i majątkowe, i osobowe. Wiecie Państwo, ile pan Kluska dostał odszkodowania? Wiecie Państwo, ile czy nie? 5 000 zł. 5 000 zł za to, że zniszczono człowieka. I on dzisiaj woli wypasać kozy czy barany, by już w tej naszej przestrzeni publicznej nie funkcjonować. A zatem, jeśli funkcjonariusz publiczny będzie wiedział, że za złą decyzję wydaną podczas jego pracy będzie musiał odpowiadać swoim majątkiem, to myślę, że te decyzje nie będą tak często na kolanie wypisywane i wydawane. Proszę Państwa, punkt kolejny to zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu trwania postępowania kontrolnego, które może trwać od 3 miesięcy do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej niż 6 miesięcy we wszystkich instancjach skarbowych wraz z przyjęciem zasady o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wszelkich nie dających się usunąć wątpliwości. W punkcie 4 zmiana prawa podatkowego i wprowadzenie jednej stawki podatku VAT 15% z jednoczesnym zwolnieniem z tego podatku wszystkich artykułów związanych z wychowaniem, wykształceniem dziecka do 16 roku życia oraz usług szkoleniowo-oświatowych w części dotyczących wykonywania tych usług dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zwolnienie z podatku VAT leków oraz wszelkich urządzeń rehabilitacyjnych. Państwo, jako to, które dziś w dzisiejszych realiach żąda od nas li tylko wywiązywania się z obowiązków, jakie my obywatele i podatnicy mamy wobec tego państwa, musi także chcieć wywiązywać się z obowiązków wobec obywateli. To państwo powinno być takie, które troszczy się o nas i wywiązuje z tychże obowiązków od momentu narodzin, poprzez wykształcenie, a później ułatwianie nam założenia i prowadzenia rodziny. Dlatego ten punkt jest bardzo ważny. On jest tym bardziej ważny i tym bardziej jaskrawy, że fajnie byłoby, gdyby nasi rodzice i dziadkowie nie kupowali w aptekach leków, tak zwanych zamienników, tylko po to, by usiłować się leczyć, bo ten podatek ma ogromny wpływ na możliwość leczenia i dostępność tego leczenia. Ma tym bardziej, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny i medyczny. Kolejnym punktem, proszę Państwa, jest obligatoryjne wykreślenie osób z bazy BIK posiadających zadłużenie do 500 zł. To wbrew pozorom jest bardzo istotna kwestia, dlatego że większość ludzi młodych w jakiejś tam porywie emocji kupuje sobie jakąś telewizję czy tam telefon komórkowy. Jak to wśród młodzieży nie płaci pierwszego w życiu rachunku i taki człowiek natychmiast do tej bazy BIK wpada raz na zawsze. On nie jest w stanie później mieć karty kredytowej, nawet z limitem jakimś minimalnym. I co się dzieje z takim młodym człowiekiem? On wcześniej czy później musi pójść i wejść w szarą strefę. Jak się w nią wchodzi? Na początku niewinnie. Prowidenty i tego typu podobne firmy za chwilę nie ma za co płacić i w taki oto sposób mamy młodego 18-19-letniego przestępcę. Przestępcę, bo on za chwilę jest oskarżany o wyłudzenie jakichś pieniędzy, o brak zwrotu tego kredytu, bo on jest na progu życia wyrzucony ze społeczności, na progu życia wyrzucony jest z tego systemu, który pozwala dzisiaj w tych realiach gospodarczych w Polsce żyć. Bo nie ma co ukrywać, że większość z nas ma takie czy inne kredyty i od 15 do 15, a niektórzy od 1 do 1 jakoś sobie radzą, utrzymując tę płynność finansową. Taki młody człowiek wpisany za małe pieniądze do bazy BIK jest skreślony. Proszę Państwa, likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienia go lokalnymi kasami chorych umiejscowionymi w szpitalach specjalistycznych, przychodniach i przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca naszego zamieszkania powiązanych z systemem EWUŚ. No to jest pozbycie się przede wszystkim kosztów administrowania naszymi pieniędzmi, dlatego że jeśli te pieniądze w taki sposób trafiałyby do tych placówek służby zdrowia w rejonie, w których zamieszkujemy, to dostępność do leczenia byłaby znacząco lepsza i odczuwałby to każdy mieszkaniec danego miasta. Na dzień dzisiejszy takie instytucje jak NFZ, czy ZUS, czy KRUS, one na administrowanie naszymi pieniędzmi, oprócz tego, że Krysia sobie siedzi tam, maluje paznokietki w pracy,
to oprócz tego te pieniądze ponad 60% idą na administrowanie, na administrację, która jest zbyteczna. Która jest zbyteczna. Proszę Państwa, w punkcie 7 jest zrównanie emerytur służb PRL obliczonych na podstawie wyliczeń emerytur każdego Polaka. No to nie może być tak, że nasi dziadkowie, rodzice idą do Biedronki i to najlepiej jeszcze kupują towar, co do którego za 2-3 dni ekspiruje termin przydatności do spożycia, a w to miejsce jeden, drugi esbek siedzi sobie w Mariocie rano i śniadanko za 300 wyzajada. No bo jego stać, bo on ma 9 tysięcy emerytury i jego stać. Więc to jest taka społeczna sprawiedliwość. Zresztą ten mój program to nic innego jak odnoszenie się i usiłowanie zwrócenia również uwagi społecznej na to, że przecież my te prawa wpisane mamy w Konstytucji. No Konstytucja stanowi, że każdy jest równy w obliczu prawa. No u nas jest każdy równy w obliczu prawa, czyli każdy jest nikim, tylko SBC, czerwone mordy mają się dobrze. Proszę Państwa, w punkcie 8 likwidacja ZUS-u i KRUS-u, a następnie przekazanie tych środków na prywatne konto emerytalne i wprowadzenie prawa dobrowolnego ubezpieczania się zamiast dotychczasowego obowiązku nałożonego na pracodawcę. W punkcie 9 zmiana ustawy kodeks karny poprzez podwyższenie kar dla sprawców przestępstw popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenia kary za przestępstwo pedofilii od 5 lat do kary dożywocia włącznie. Dlaczego? Był taki jeden minister sprawiedliwości, który no nie jest koniecznie lubiany, ale ja muszę powiedzieć, że on miał pewien sukces. I to był Zbigniew Ziobro. On miał pewien sukces dlatego, że on bardzo skutecznie nastraszył przestępców. To, co robił Zbigniew Ziobro, miało bardzo wymierny kształt dla społeczeństwa. Bo chyba zgodzicie się ze mną, że dzisiaj w nas dużo więcej jest obaw, kiedy zastanawiamy się dać łapówkę albo jej nie dawać. Przestraszył przestępców i to jest jedyne dobre wspomnienie moje o tamtym rządzie, bo tamten rząd ja pamiętam, że mógł kwestię dekomunizacji przeprowadzić, ale tego nie zrobił. Jeśli zaś chodzi o przestępstwo pedofilii, no to przestępstwo w moim subiektywnym odczuciu absolutnie nie powinno być zaliczane do występków, bo ono dzisiaj z punktu widzenia prawa jest występkiem zagrożonym tam karą pozbawienia wolności do określonej ilości lat. Natomiast moim zdaniem jest to zbrodnia. Taka sama zbrodnia jak zabójstwo, taka sama zbrodnia jak okaleczenie kogoś na całe życie. Bo takie dziecko, które staje się ofiarą pedofila, to przecież on je morduje na miejscu i każe mu żyć. Takie dziecko nigdy już nie będzie miało swojego świata, nigdy nie będzie normalnym dorosłą osobą. Dlatego też uważam, że akurat to przestępstwo i przestępstwa seksualne z użyciem przemocy powinny być w Polsce karane dużo surowiej. Ja nie rozumiem tych wyroków, jeśli chodzi o pedofilię, które są wyrokami w zawieszeniu. No jak można zawiesić karę zwyrodnialcowi, który odebrał naszemu dziecku smak życia, już na progu tego życia. Proszę Państwa, w punkcie 10 natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej, kontroli skarbowej i przekazanie ich kompetencji wraz ze środkami finansowymi i technicznymi na rzecz odpowiednio nowo utworzonych departamentów policji. Ja wiem, że to może trochę populistycznie brzmi, ale to nic innego jak zwykłe kolejne zaoszczędzenie pieniędzy na administracji. No po co nam administracja do tych dwóch służb w sytuacji, kiedy one świetnie dawałyby sobie radę w ramach Departamentu odpowiedniej policji. Proszę Państwa, w punkcie 11 likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej za wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi. W punkcie 12 zmiana przepisów ustawy kodeks karny poprzez obligatoryjne warunkowe umarzanie postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa posiadania niewielkiej ilości narkotyków miękkich i ich zażywania ze szczególnym uwzględnieniem sprawców, którzy w chwili popełnienia czynu nie ukończyli 21 roku życia, a jego popełnienie było pierwszym naruszeniem prawa. Z okresem próby obligatoryjnym również do roku. Tak jeden gościu z Lublina z tą Maryśką latał po Polsce i wszystkich zapewniał, że będzie można ją palić. No ja błędu palikota i obiecanych nie zamierzam prawić publicznie. Niemniej jednak
młody człowiek, któremu się zdarzyło gdzieś tam zapalić tą marihuanę czy posiadać, nie może być podobny, jak wspominałem to przy okazji kwestii Biku, nie może być pozbawiony natychmiast wyeliminowany z życia. Jeśli taka osoba wiedzą, że to w Polsce zakazane pali i zostanie przyłapana, to ona musi przejść tą procedurę postępowania karnego, czyli być zatrzymana, muszą być postawione zarzuty, ale jeśli to jest pierwszy raz w życiu, to taka osoba wie, że ten jeden, jedyny raz to postępowanie karne warunkowo zostanie zawieszone. I czując ten pręgierz prawa karnego, taka osoba już wie, że jeśli drugi raz popełni to samo przestępstwo, to pierwsze postępowanie z urzędu zostanie podjęte. Więc jest to pewnego rodzaju ulga. Ulga, która uważam, że powinna być w Polsce prowadzona, bo za dużo ludzi młodych na dzień dobry jest w taki czy w inny sposób eliminowanych. Oni staczają się do szarej strefy, z tej szarej strefy, tak jak mówię, później w strefę przestępczą, tak jest to stricte już przestępczą. I ta, przepraszam, nasza młodzież od razu jest wyautowana. I my wiele w Polsce w tej chwili robimy, by ta młodzież była wyautowana. Dziwimy się wszyscy, ci małolaci na osiedlach stoją, krzyczą tam, nie lubię policji, bo mówiłem, że już nie będę przeklinał publicznie, to nie przeklinam. Nie lubię policji. I oczywiście no, to nie fajnie wygląda, ale zobaczcie, jak oni mają do tej dojrzałości wzrastać, w jaki sposób. Takiego dzieciaka 14-16 lat to policja zatrzymuje, zagląda mu dosłownie na ulicy do majtek, czy tam nie mam narkotyków, bo tak jest i o tym doskonale wszyscy tutaj wiemy. Może nie są to przypadki codzienne, ale bardzo częste. I taki młody człowiek, który za młodu już znienawidzi te wszystkie służby mundurowe, straż miejską, policję, on nie jest w stanie jakoś szczególnie pozytywnie się kształtować. On zawsze wyrośnie na takiego 20-latka, który na widok policjanta będzie zaciskał pięści. I to trochę my, czyli społeczeństwo, które głosuje, jest odpowiedzialne za to, bo przecież to nie jest wielka ulga, żeby tym ludziom pokazać moc postępowania karnego, pokazać to możliwe poniewieranie poprzez jego zatrzymanie, osadzenie na 48 godzin na dołku i tak dalej. Ale nie może być tak, że taki młody człowiek od razu nie istnieje, od razu trafia do więzienia, bo ci, którzy nie mają pieniędzy, albo ci, którzy nie są synusiami jakiegoś pana z SLD, czy kolegi z boiska, to trafiają już przy pierwszym podejściu zazwyczaj na miesiąc, dwa, trzy do aresztu. Więc to jest rzecz w moim odczuciu bardzo ważna. Proszę Państwa, w punkcie 13 zwolnienie z podatku dochodowego dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, studentów oraz młodych małżeństw lub związków partnerskich na okres 2 lat od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego tudzież partnerskiego. No wszyscy na tej sali wiemy, kto z Państwa miał swoją własną działalność już założoną i ją zamknął? No bo ile jesteśmy w stanie na dzień dobry się utrzymać? Pół roku? Tak? Te wszystkie opłaty nas zjadają, podatki też i firmy są zamykane, więc jeśli takie zwolnienie na okres 2 lat byłoby dla tych ludzi na progu życia, albo życia małżeńskiego, albo partnerskiego, albo biznesowego stosowane, byłaby to dość duża dla nas, byłaby to dość duża dla nas pomoc ze strony państwa i nie uważam, aby ta pomoc ze strony państwa rodziła jakieś poważniejsze koszty. Bo zapomniałem o tym wspomnieć, proponowana zmiana ujednolicenia podatku VAT na 15% w Polsce w moim odczuciu podwyższyłoby wpływy do budżetu, do Skarbu Państwa, dlatego że zniknęłaby szara strefa. Dzisiaj wszyscy, jeśli na sali są ludzie, którzy prowadzą biznes, a szczególnie biznes większy, wiedzą, że na rynku koszty różnego typu, ta szara strefa sprzedaje za 50% CIT-u i VAT-u. O tym wiemy, to tajemnica Poliszynela. I gdyby ten podatek zmniejszyć, to ja myślę, że ta szara strefa siłą rzeczy by naturalnie zginęła, przestałaby się dla przestępców opłacać. Więc wpływy do budżetu państwa, mimo iż podatek VAT
zostałby obniżony, byłyby wyższe. Jakkolwiek w polu mojego widzenia pozostają jeszcze unormowania prawno pomiędzynarodowe, między innymi te z Unią Europejską. Proszę Państwa, w punkcie 14 zmiana prawa podatkowego poprzez nałożenie obowiązku odprowadzania podatku CIT przez sieci handlowe i korporacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W punkcie 15 zmiana prawa podatkowego poprzez szereg ulg podatkowych w stosunku do podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników powyżej 45 roku życia, niepełnosprawnych ich opiekunów oraz rolników ze zlikwidowanych gospodarstw rolnych, a także osób zwolnionych w trybie zwolnień grupowych ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń węgla kamiennego. To jest jakiś projekt i plan na ludzi starszych, no 45 lat to nie ludzie starzy, ale starsi. Generalnie powyżej 40 w Polsce dostać pracę nie jest rzeczą łatwą. I ci ludzie w taki czy inny sposób też rozpoczynają taki proces dogorywania. Z jednej strony chcemy przyjmować ludzi bardzo młodych z doświadczeniem zawodowym i życiowym. No ciekaw jestem, jakie doświadczenie zawodowe i życiowe można mieć w wieku 21 lat. A z drugiej strony ludzi po 40 już nie chcemy, no bo oni są wymagający, oni już są doświadczeni, oni wiedzą, co to prawo pracy i tak dalej. Więc taki pracownik po 40 jest z jednej strony niewydajny, bo nie pracuje 18 godzin na dobę, a z drugiej roszczeniowy, bo zna swoje prawa. Tak to mniej więcej wygląda, więc uważam, że również i w stronę tych ludzi powinno coś w polskim prawie, szczególnie prawie podatkowym, się zmienić. I w punkcie, proszę Państwa, 16 zaczyna to być marzenie stonogi prawie równoznaczne z punktem pierwszym, czyli z dekomunizacją. To jest taka subtelna sprawa, a mianowicie ustanowienie zakazu korzystania wszelkich instytucji rządowych z reklam i ogłoszeń w mediach komercyjnych i zastąpienie tej praktyki narodowym portalem informacyjnym. Nic takiego, nie? No ale wiecie, że jaki rząd by w Polsce nie był, to zawsze Michnik pisze o nim na początku kadencji super, w środku średnio, na koniec byle jak. To samo Rzeczpospolita. Dlaczego? No opublikowano dane oficjalne, to nie jest jakaś tam manipulacja, sprawdźcie sobie Państwo na stronach rządowych. Polski rząd w roku 2014 wydał 61 milionów na Michnika i 6 na Rzeczpospolitą. I co tu się dziwić, że Gazeta Wyborcza tak ładnie pisze o rządzących. Więc trzeba zrobić wszystko, media krzyczą, żeby partie nie były finansowane z pieniędzy podatnika i tak dalej. O tym za chwilę porozmawiamy. Ale trzeba zrobić wszystko, żeby nie było mediów, które są uzależnione od państwowych pieniędzy. Bo to powoduje, że to dziennikarstwo nasze jest byle jakie. Że jest dziennikarstwem niesprawiedliwym i niespełniającym podstawowych wymogów takiego uczciwego przekazu społecznego. Ja dzisiaj dłużej tego monologu nie chciałbym prowadzić, natomiast prosiłbym Państwa o pytania, na które będę starał się odpowiedzieć. Proszę bardzo. Jaki jest Pana stosunek do jednomandatowych okręgów wyborczych? Proszę Pana, przy obecnym układzie sił w Polsce skrajnie negatywny, bo to mogłoby spowodować oddanie już na stałe dwóm partiom rządzenia naszym państwem i myślę, że nie na jedną kadencję, tylko na wiele, wiele, wiele lat. Ta demokracja w Polsce jest jeszcze za słaba. Ja uważam, że w Polsce jako takiej demokracji nie ma. To wciąż jest taki anarchistyczny sposób rządzenia tym państwem. To jeszcze jedno szybkie pytanie, proszę powiedzieć, ile jeszcze mamy czekać, aż ta demokracja, o której Pan mówi, dojrzeje w Polsce i będą politycy odpowiadać. Czyli kiedy te jednomandatowe okręgi wyborcze, Pana zdaniem, można by było w Polsce wprowadzić? Czy za naszego życia, czy może naszych prawnuków? Bliżej, proszę Pana Szanownego, bliżej będzie czas naszych prawnuków niż nas. Przed nami dużo
pracy, a jeśli pojawia się na rynku politycznym taka osoba jak Stonoga, no to to jest oszołom, zazwyczaj jak pan słyszy, przestępca, to jest człowiek, który natychmiast trzeba zmarginalizować i dalej robić swoje. Bo w tym państwie, jak ktoś jest gorzej ubrany, albo pochodzi z gorszej rodziny, jak biega w ciuchach z Tesco, możemy to wyłączyć, mnie to razi, jak biega w ciuchach z Tesco, to nie ma prawa, nie ma legitymacji społecznej do tego, żeby współtworzyć to państwo. Trzeba być synkiem dobrego SBK, trzeba być synkiem czerwonej mordy i wtedy wie pan jest ktoś, jest pan elokwentny i tak dalej. Natomiast zwykły człowiek nie ma prawa w Polsce do rządzenia. I o tej demokracji w Polsce to bardziej możemy na razie mówić literalnie, bo ja nie widzę jej, wie pan? Bo jeśli nam się wmówiło, że się zmienił ustrój i że my możemy robić to i tamto i ludzie zaczynają próbować korzystać z tych swoich praw, o których im się mówi i za chwilę stają się przestępcami, bo się zgromadzili nie w takim miejscu, gdzie trzeba, bo bez odpowiedniej zgody, no to wie pan, to jest sytuacja chora i to nie jest sytuacja demokratyczna, absolutnie. Panie Zbyszku, ja mam takie pytanie, takie dość poważne, bo od kilkunastu lat po Polsce przewija się taki cichy samobójca. On dotknął kilku czy kilkunastu osób, a tam dość, że tak powiem, mocno, oficjalnie tym służbom, że tak powiem, komunikuje swój stosunek do nich. Nie boi się pan piątkowego popołudnia? Proszę pana, ja chcę panu poważnie odpowiedzieć na to pytanie, choć to nie jest łatwe. Ja myślę, że to nadszedł czas, że oni się zaczynają gobać. Bo nie wiem, co o mnie sądzicie, a dobrze byłoby, gdybyście to powiedzieli państwo, ale takiego numeru, takich klapsików po mordzie, to im nikt nie dał przez ostatnie 26 lat. I to sprawia mi cholerną satysfakcję. Jak przecinałem tą bransoletkę, na wieczorem Ewa Kopacz obwieściła, że nie zaakceptuje sprawozdania prokuratury, to się czułem, jakbym jednego dnia szóstkę w totolotka trafił i dziesiątkę w multilotka z plusem. Panie Zbyszku, jest pan przedsiębiorcą. Nie chciał pan na przykład w programie swojej partii zamieścić takiego postulatu, żeby całkowicie zlikwidować podatek dochodowy? Czy uważa pan, że jest potrzebny? Proszę państwa, ten program mimo wszystko nie jest populistyczny, on jest realny do zrealizowania pod warunkiem większości parlamentarnej. Ja takiej większości parlamentarnej to pan Stonoga marzy, ale logika nakazuje myśleć, że od razu jej nie zdobędę. Wielkim szczęściem będzie, jeśli partia Stonogi dostanie się do parlamentu. Ale powiedzcie szczerze, wyobrażacie sobie Stonogę w parlamencie, kiedy od środka ich tam puka? I to jest punkt wejścia do podwalin jakichś zmian. Bo jeśli my będziemy się skupiali tylko na tym niedziel prawicy i z Kukizem i z tym i z tamtym, to nic nie zrobimy. No już poszedł Kukiz. No poszedł. Proszę bardzo. Interesuje postulat, który został włączony do programu, do pańskiego programu na temat dekomunizacji. I chciałam zapytać o pański pomysł na przeprowadzenie dekomunizacji, bo jest to dla pana bardzo ważny problem. Tylko chodzi mi raczej o kryteria i o sposób i pytanie, czy jest to możliwe do przeprowadzenia po 25 latach od przełomu. Szanowna pani, w moim odczuciu to jest możliwe. Oczywiście wiemy, że do tego potrzebna jest co najmniej większość parlamentarna, ale drobne zdaje się zabiegi w Konstytucji. I to nie jest rzecz prosta. Natomiast jeśli, odpowiadając na pani pytanie, jeśli by się skupiać na tym, czy jest jeszcze sens, czy ci ludzie gdzieś są, jaki mają wpływ, no oczywiście, że są. Sposób. Mogę na chwilę być ten niemiły? Przynajmniej za mordę trzeba to towarzystwo, za mordę i zmienić. To jest możliwe, jaki sposób? W
wprowadzić ustawę o zakazie pełnienia funkcji publicznej w stosunku do osób, które pełniły te funkcje z odpowiednimi ustawami wykonawczymi, żeby robić to stopniowo na przestrzeni 2 lat. Czyli zaczęlibyśmy od tego, gdzie to najważniejsze, czyli polski parlament, i Sejm i Senat, później szkolnictwo wyższe, no bo wie pan, jak tak przelecieć po tych rektorach uczelni wyższych w Polsce, to co drugi tam w szufladce ma jeszcze naprawdę legitymację KCPZPR i z nostalgią powraca do czasów, kiedy o wynikach jego pracy decydował udział w pochodach pierwszomajowych. Więc odpowiadając wprost na to pytanie, jaki sposób? W sposób bardzo radykalny. Ustawa o zakazie pełnienia tych funkcji, plus do tego ustawy wykonawcze, które by pozwalały na rozmieszczenie tych wszystkich dekomunizujących kroków w różnych sektorach życia publicznego. Zacząłbym od parlamentu, poprzez szkolnictwo wyższe, później zarządy spółek prawa handlowego, spółek Skarbu Państwa. To jest możliwe, bo państwo będzie stare, no ale ty myślisz, że my jesteśmy idioci i mówisz o dekomunizacji, przecież to niezgodne z konstytucją. Po wybuchu afery Amber Gold martwe przepisy w przepisie KRS-u zaczęły być przez Polskę realizowane. Mówię o eliminacji zarządów spółek prawa handlowego osób karanych. Nie jest własnej spółki, wyrzucono, wykreślił mnie z urzędu KRS. To jest ta sama sytuacja prawna. Jest to niezgodne z konstytucją, ale nasze misie, te czerwone takie noski, które siedzą w Trybunale Konstytucyjnym, powiedziało, że to zgodne jednak. A sytuacja kontrario prawna jest identyczna w tej sprawie, identyczna. Konstytucja, zdawać by się mogło, zakazuje, ale przepis wprowadzono. Więc, proszę Państwa, jak mi by się udało przeprowadzić dekomunizację w Polsce, to ja już nic nie potrzebuję. Naprawdę niczego nie potrzebuję. Niczego. Bardzo proszę. Nie no, ale w Krakowie nie możecie tak milczące tutaj państwo. Panie Zbyszku, takie pytanie dotyczące kilkunastu lat poprzednich. Miał pan kilkadziesiąt czy kilkaset, tylko setki było postępowań. 118. 118 zakończonych uniewinnieniem, z tego co pamiętam. Niech pan powie, jak pan postrzega w tej chwili nasz wymiar sprawiedliwości, czyli sądy, czy są tam jeszcze jacyś życzliwi ludzie?